Pani prezydent, drodzy koleżanki i koledzy, panowie senatorowie, posłowie. Mam zaszczyt i przyjemność wielką tutaj na Żoliborzu zabrać głos, parę słów powiedzieć w imieniu wszystkich żołnierzy Powstania Warszawskiego Armii Krajowej. Proszę Państwa, drodzy Państwo, wiemy dobrze, co to było powstanie. Ale tu, na Żoliborzu, przypadkowo spotkali się żołnierze powstania z Niemcami i rozpoczęli przed godziną W walkę zwycięską. Zwycięską potyczkę zdobyli broń, zdobyli jeńców, zdobyli pierwsi Niemcy, którzy musieli się poddać powstańcom Warszawy. My na Woli pierwsze dni, 1 sierpnia rozpoczęliśmy walkę o monopol tytoniowy. Zdobyliśmy monopol tytoniowy, zgrupowanie Radosław, jedno z największych zgrupowań podczas Powstania Warszawskiego. Przebyło, można powiedzieć, kanałami naokoło Warszawy. Od Woli, Muranowa, Czarnego Miasta, Czerniakowa, Mokotowa z powrotem na Śródmieście. Jest to jedyne zgrupowanie, które nigdy się nie poddało. Aż 2 października, kiedy kapitulowało powstanie. Jeszcze raz bardzo serdecznie jestem zaszczycony, że mogę tutaj na Żoliborzu właśnie przed ten dzień, przed dniem wybuchu powstania brać udział, widzieć wszystkich kolegów, którzy razem z nami oddali życie za wolność i niepodległość naszej ukochanej ojczyzny. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Dziękuję za przybycie. Pan Grzegorz Schetyna, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Senatu wieniec składa w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS wieniec składa poseł Karol Karski. W imieniu Muzeum Powstania Warszawskiego pan Jan Ołdakowski. Delegacja WSM Żoliborz Centralny, na której terenie znajduje się pomnik żywiciela. Klub kibiców Legii Warszawa.